11 dzień listopada 2020 roku, Narodowe Święto Niepodległości. Witamy bardzo, bardzo gorąco z Bielska-Białej. Rafał Kędzior, kłaniam się nisko i zapraszam na zaległe spotkanie 14 kolejki trzeciej ligi grupy trzeciej. Rekord Bielsko-Biała kontra Ślęza-Wrocław. Obydwa zespoły nieco rozczarowane po weekendowych zmaganiach na boiskach trzeciej ligi. Teraz rusza Guzdek. Zobaczmy, jak rozpędza się ten młody napastnik. Ostatnio jest w bardzo dobrej formie. Będzie ostry kąt, ale Guzdek strzela i wywalczył pierwszy rzut rożny dla swojego zespołu. Na takie akcje, na takie zrywy tego młodego zawodnika, ale w ogóle drużyny rekordu liczy na pewno szkoleniowiec, a także wszyscy fani rekordu. Świetna, dynamiczna akcja. Po raz kolejny ten młody zawodnik pokazał się z bardzo dobrej strony. Zresztą brała za to, jak wprowadzani są młodzi zawodnicy do tego zespołu przez trenera Mrózka. A teraz jest okazja, nie było zagrania ręką. Gdzie jest piłka? No, będziemy chcieli zobaczyć powtórkę tej sytuacji, ale teraz okazja do kontry. Kapitalne zagranie zewnętrzną częścią stopy tutaj do Stępina. Już rusza zawodnik Ślęzy. Zakończy to strzałem, jest dobry strzał, ale niecelny. I od bramki rozpocznie Szumera, ale to były dwie dobre sytuacje. Najpierw dla rekordu, no i kapitalnie wyprowadzona ta kontra. Mateusz Stępin. Dobra szybkość tego gracza. Zobaczmy jeszcze raz, co tam się wydarzyło w polu karnym. Zagranie w głową. Chyba nie było tam zagrania ręką. No, na pewno Konrad Kareta niezadowolony, bo to on stanął przed szansą na wyprowadzenie gospodarzy właśnie na jednobramkowe prowadzenie. A tutaj no, kluczowe to zagranie zewnętrzną częścią stopy właśnie w kierunku Mateusza Stępina. No, zrobił to, co powinien. Tak? No, jeszcze tam podłączył się też za tą akcją grający z numerem 20 Wawrzyniak i to chyba on był tym graczem, który w taki dobry, ciekawy sposób właśnie uruchomił tutaj z lewej strony Ślęzy Wrocław Stępina. No to szybciutko kończymy wątek golkipera zespołu gości. W 2017 roku odezwał się scout, który szukał piłkarzy z irackimi korzeniami i w ten sposób Kajsa Lani powołany został na zgrupowanie pierwszej reprezentacji Iraku, a w 2018 roku powołany został do olimpijskiej reprezentacji tego kraju, więc taka ciekawa historia golkipera zespołu Ślęza. Teraz ciekawa szansa przed pierwszym KS-em. Jest dośrodkowanie, piłka w polu karnym, jest uderzenie, słupek, gdzie jest piłka? W bramce? Nie, spalony jest, decyzja arbitrów, jest podniesiona chorągiewka w górę, zapewne za moment zobaczymy sobie to raz jeszcze, ale to była dobra sytuacja, najlepsza jak na razie w tym meczu do tego, aby goście objęli prowadzenie. Zobaczmy jeszcze raz to zagranie Wawrzyniaka. Piłka odbita od słupka, a później próba do dobijania tej akcji na spalonym. Jeśli dobrze widziałem, to strzelał Adam Samiec. Wyroba jest w polu karnym. Odegranie do Iwanka, tutaj agresywnie, bardzo dwóch, trzech, no tutaj też musi wiedzieć taki młody zawodnik, kiedy się przewrócić, kiedy wykorzystać ten kontakt, bo tutaj wydaje mi się, że kontakt był, ale zobaczmy, Szymański, jest prostopadłe zagranie do Guzdka, gol! 1-0 na rekordu, brawa, brawa dla drużyny gospodarzy za tę akcję, świetna, można powiedzieć, wizja tej akcji przez Szymańskiego, który dojrzał Guzdka, prostopadłe dogranie doświadczonego, już można powiedzieć, jeśli chodzi o rozgrywki trzeciej ligi Szymańskiego, ale kapitalne wykończenie też Guzdka, który nie miał problemów z pokonaniem Kajsa Alaniego. No i mamy prowadzenie rekordu. No a Guzdek udowadnia, że w ostatnich tygodniach jest naprawdę w dobrej formie. Kolejna bramka, szósta już w tym sezonie tego zawodnika. Zobaczmy jeszcze raz, tutaj sporo walki w środku, ale tutaj kluczowe to podanie Szymańskiego. Brawa dla rekordu za tę akcję i za te wykończenie. No i trzeba też kilka słów powiedzieć o tym, jak zachowała pasywnie się w tej sytuacji obrona Ślęz. Za plecy zagrana ta piłka w kierunku Szymańskiego. Szymański spokojnie do tyłu, do caputy. Iwanek. Daniel Iwanek, zobaczmy, po raz kolejny ma ochotę, aby tutaj wjechać z piłką w pole karne i też to robi. Piłka na lewą nogę, odpychany, jaka decyzja, rzut karny! Rzut karny dla rekordu w 45 minucie. Mamy 11 po faulu na Iwanku. Piłkę ustawiają gracze rekordu. Zobaczmy, Caputa, jest okazja na 2-0. Caputa i broni Kajsa Lani! Coś nieprawdopodobnego. Źle uderzony ten rzut karny, ale też brawa za interwencję dla golkipera
który ma spory zasięg ramion. Ta piłka jednak nie uderzona przy słupku, próbował tak wolno do tej piłki podejść. No nie chcę powiedzieć, że jak Robert Lewandowski. No, także no, dziwna decyzja, ale to oczywiście jakieś tam kulisy, które zdecydowały o tym, że Caputa podszedł do jedenastki. Fakty są takie. Po pierwszej części rywalizacji rekord prowadzi po tej bramce, którą Państwo przed momentem oglądali, więc po trafieniu Bartosza Gustka z 38 minuty. Tomasz Dyr, numer 16, pojawi się już za moment na placu gry, a także z numerem 18 Jakub Bohdanowicz. Zaraz sobie potwierdzimy, kto boisko opuścił. Ale wygląda na to, że Damian Szydziak, grający w pierwszej części z prawej strony defensywy, i Diduszko, a więc Maciej Diduszko numer 3, więc wszystko już wiemy. Szymański, zobaczmy, dwójką naprzeciwko trzech graczy rekordu ruszają. Rusza drużyna rekordu. Iwanek nie ma spalonego. Iwanek, zobaczmy, co zrobi ten zawodnik. Fatalna decyzja co do mijania Kaisa Alaniego w ten lewy róg. No, wydawało się, że ma dogodną okazję. No, tutaj potrzebny jest ciąg na bramkę. Zacznę gdybać, że gdyby w tej sytuacji znalazł się Guzdek, pewnie byłoby 2-0. Tutaj decyzja właśnie o tym zwodzie, no, nawet nie zwodzie, tylko ruszeniu w lewą stronę bramkarza ułatwiła te interwencje, który, tak jak widzieliśmy, nie był na spalonym. I kolejne ostrzeżenie dla Ślęzy, ale też niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. I jakby chciał to potwierdzić już tym strzałem Mikołaj Wawrzyniak, ale tutaj jednak trzeba dodać więcej precyzji. A myślę, że ta siła też nie była taka, która mogłaby zaskoczyć. Caputa. Jeszcze raz ten zawodnik, przyjmują sobie piłkę, nie ma spalonego, jaka decyzja, gramy dalej, zobaczmy, pusta bramka, jest okazja, dograna piłka w kierunku Gustka, jeszcze nie koniec, uderzenie indywidualnie to rozwiązał, chyba Madzia to był w tej akcji, tak jest, Mateusz Madzia, jeszcze raz to zobaczmy, tutaj chyba już można było wcześniej dogrywać, nie przyjmować tej piłki i właśnie zagrywać w kierunku Gustka. No, a ta druga część akcji to też no, taka chęć zdobycia bramki. Jasne, że jak się jest w polu karnym, to zawsze myśli się o tym, żeby spróbować zakończyć to strzałem. 20 minut. No, może troszkę więcej, oczywiście na pewno sędzia coś doliczy, a teraz próba zagrania w pole karne, jest okazja do strzału, jakby chcieli no właśnie pokazać, że bardzo im zależy na tej bramce wyrównującej. Zobaczmy, jest okazja, jest uderzenie i to była najlepsza szansa w drugiej części spotkania. Filip Olejniczak kończył strzałem tę akcję Traczyka. Jeszcze raz widzieli to Państwo. Przeniesiona piłka nad poprzeczką. Szymański mija Samca. Szymański w polu karnym. Zamyka to wszystko Guzdek. Jest zagranie. To musi być gol. Fatalnie to zamknął tę akcję Sobik. No i znów taka sytuacja, która może się zemścić na graczach rekordu. Przekazana ta akcja bardzo dobrze z defensywy do przodu. Tutaj kluczowy ten pojedynek z Samcem, który wygrał Szymański. No i dograł dobrze, można powiedzieć. No, minimalnie może troszkę za plecy Sobika, ale nawet jeśli, to ta piłka powinna być. Ten strzał powinien być zdecydowanie lepszy, piłka powinna znaleźć się w bramce. I rekord z kolejną szansą na kontrę. Szymański czeka, co zrobią partnerzy. Z prawej strony rusza Sobik, właśnie jego wybrał Szymański, to na pewno potrafi, a więc Sobik strzał w sam środek bramki Kajsa Alaniego. No teraz jeszcze trzeba było się dogadać z partnerem, kto powinien tę piłkę zagrać. Ale tutaj znów kluczowe to, jak dobrze widzi partnerów, jak potrafi precyzyjnie zagrać Szymański. Sobik, no na pewno przydałoby się tutaj, aby lepszy strzał oddał pomocnik rekordu Bielsko-Biała. I Ślęza. Jest okazja z prawej strony, ta piłka zagrana w pole karne. Zobaczmy, gol! 1-1! Jaka decyzja arbitra? Ta bramka jest uznana. No tutaj mamy kontrowersję. Też chciał zobaczyć jeszcze raz. Wydawało mi się, że tam no nieprzepisowo odpychali rywale graczy Ślęzy Wrocław. Ale mamy wyrównanie po strzale Kornela Traczyka. Zobaczmy jeszcze raz tutaj. To wszystko oczywiście rozpoczął Tomaszewski dobrym dograniem do prawej strony.
No nie, no ewidentny faul, tak, tutaj nie ma absolutnie żadnej dyskusji. Koniec, 1-1, takim wynikiem kończy się to zaległe spotkanie.